Przepis na Samarytan. Skąd się to wzięło? W zasadzie to nie wiem. Ale wzięło się to też stąd, że jakiś czas temu bardzo rozmyślałem na pewien temat, o którym będę dzisiaj mówił. I Pan Bóg bardzo jasno mi pokazał właśnie Samarytan. Otwierałem dwie historie w Biblii w dwóch różnych miejscach, w jednej, jakby jedną po drugiej, w, jednej, w jednym momencie, jakby. I w tym jednym momencie otworzyłem dwie różne historie o Samarytanach. Dlatego tak zacząłem się im przyglądać, zacząłem zastanawiać się nad y, rolą Samarytan, nad ich miejscem w historii. W ogóle, y, szczerze mówiąc, wcześniej nigdy nie zagłębiałem się w, w historię tak głęboko. Y, a że jestem y, niespełnionym, zapalonym historykiem, y, no to postanowiłem trochę pogrzebać, trochę zastanowić się nad tym, kim oni są. I chciałbym dzisiaj właśnie coś, nie coś na, nich, na ten temat, na temat tych Samarytan powiedzieć. Chciałbym, abyśmy wspólnie, tak jak jest w tytule, zastanowili się jak i poszukali jakiegoś sposobu na Samarytan. Wymyślili jakiś przepis na Samarytan. Przepis ma to do siebie, że jak się wszystko razem poskleja, wszystko razem po, do siebie, do, do tej kupy, że tak powiem, wszystko powrzuca. I wymiesza w odpowiedni sposób i coś tam się z tym jeszcze zrobi, to na, przepis ma to do siebie, że raczej nie zawozi. Czyli jak damy wszystko według przepisu, to powinno być dobrze. I ja właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj doszli do pewnych składników, do pewnych y, ważnych, y, no takich właśnie składników, y, które z, wymieszając ze sobą y, spraw, z, jakby y, dają nam gotowego y, Samarytanina, który będzie otwartym sercem słuchał. To oczywiście tak może trochę w formie żartu, ale, ale gdzieś w takim kierunku chciałbym ci zmierzać. A więc jakiś przepis na Samarytan, a więc trochę zastanowić się nad nimi. Jeżeli chodzi o Samarytan, długo zastanawiałem się, skąd oni się wzięli i dopiero gdzieś później znalazłem w Bożym Słowie jakąś historię na ich temat. Jeżeli ktoś jest w ogóle ciekawy, to taka wzmianka też dosyć spora na temat tego miejsca Samarytan, Samarii, jest w 16 rozdziale Księgi Królewskiej pierwszej księgi królewskiej. Ja może krótko powiem. A więc Samarytanie wzięło się głównie od miejsca, ta nazwa Samarytanie wzięła się głównie od miejsca, w którym zamieszkiwali, a więc Góry Gerizim, to jest tak jakby miejsce święte Samarytan, było to też miejscem w pewien sposób świętym Izraela, Żydów, o może tak. I nazwa tego miejsca pochodzi z czasów rządów króla Omri. To jest w Biblii napisane. To jest z czasów podziału królestwa na północne i południowe, i król Omri był w królestwie północnym. To jest król zaraz przed Achabem, może Achaba bardziej kojarzymy, to, to jest król, to jest zaraz przed Achabem, który, no nie, jak jest napisane, nie czynił tego, co dobre w oczach Bożych. I w pewnym momencie, wiadomo, jak królestwo było podzielone i nie mieli, jakby, Ważnej stolicy nie mieli takiego ważnego miejsca, bo wiadomo, że Jerozolima była zajęta. Król Omri wykupił, zdaje się, dwa srebrniki, jak tam jest napisane. Tak mi się przynajmniej rzuciło w oczy. Górę, którą zabudował. Górę kupił od. Już mówię, bo to z imię jest takie śmieszne. Szemera zabudował tą górę i nazwał od imienia tego człowieka, który był właścicielem tej góry, czyli Szemery. Nazwał ją Samaria, więc stąd się bierze Samaria. Było to miejsce bardzo ważne w późniejszym czasie. Właśnie Samarytan kultowe. Oni kultywowali to miejsce i można powiedzieć idąc dalej historią, że samarytanie to tacy ludzie, którzy przez to, że podzielili się, rozdzielili się królestwami. Zaczęli w pewien sposób rywalizować z Żydami, choć sami byli w większości Żydami, ale też już zaraz powiem o co chodzi w ogóle, że w większości, na początku byli tylko Żydami, ale jak znamy historię Izraela, wiecie, Samaria była najeżdżana, była zdobywana, była burzona, była odbudowywana, była burzona, była odbudowywana. I w ten sposób cały ten naród to miejsce i, Jakkolwiek to nazwać, bardzo mocno się wymieszało. W połowie byli to Żydzi, w połowie byli to bardziej już przedstawiciele pogańskich narodów, których okolicznych, które były najeżdżane tam za króla Nebukadnezara. było też osiedleńcy, byli tam przysyłani, aby tam zamieszkiwać. I w ten sposób w Samarii powstała bardzo podobna religia do judaizmu. Opierała się ona o pięcioksiąg mojżeszowy. Zaraz powiem, dlaczego w ogóle o tym mówię, bo to jest trochę kluczowe do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Opierała się ona bardzo mocno o pięcioksiąg mojżeszowy, nie opierała się już o większość następnych ksiąg, aczkolwiek potrafili je czytać, ale nie jakby czytali te księgi, coś tam się z nich uczyli, nie do końca. Bardzo dosłownie biorąc sobie pięcioksiąg mojżeszowy i kult, miejsca, w którym są. Bo jak wiemy z historii, ta Góra Gerizji była również bardzo często wymieniana właśnie w Pięcioksiągu Mojżeszowym. Jest to tam miejsce w, no, znane, myślę, przede wszystkim z historii Jakuba, Mojżesza, no i wielu innych przedstawicieli. No i dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak się stało, że ci Samarytanie zrobili sobie osobne wierzenia, które są bardzo podobne do judaizmu. I przez to, że juda, jud, judaizm kultywował Jerozolimę i świątynię, a Samarytanie kultywowali y, górę, na której mieszkali, bardzo się nie lubili. Już inną drogą mówiąc, że sami... Y, y, jakby powiedzieć, Królestwo Południowe najeżdżało, że tak powiem, Samarię w wcześniejszych czasach, burzyli również ich świątynie, ich jakby miejsca kultywowania, to przez to jakby powstała wielka nienawiść względem tych dwóch narodów. I tak aż dochodzimy do czasów Jezusa, tak aż dochodzimy do czasów, do których ja chcę dzisiaj przejść i trochę się nad nimi zastanowić. Więc chciałbym, abyśmy w kontekście cały czas mieli tą. tą Przestrzeń, tych, tą przestrzeń między nimi, tą rywalizację, tą nienawiść, to, że jeden do drugiego by nie poszedł, nie porozmawiał, nie zagadał, nie pomógł. Chciałbym, żebyśmy to mieli w głowie, że to są bardzo wrogie w tym momencie nastawienia ze względu na wierzenia, ze względu na przeszłość, ze względu na to, co przeżyli, ze względu na doświadczenia, na na historie, które znali, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu siebie nie znosili. Można tak powiedzieć po prostu. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział. W ogóle, jeżeli chodzi o Samarytan, to chciałbym ich dzisiaj troszeczkę podzielić, albo inaczej, nie podzielić, ale mówić o nich w dwóch względach. W jednym względzie, no to je, tak jak mówimy, że są to ludzie, którzy jakby mają nieco inne poglądy y, niż naród izraelski, w tamtym czasie niż Żydzi, o może tak, y, może źle użyte słowo naród izraelski, niż Żydzi, mają nieco inne patrzenie, ale mimo wszystko wierzą w tego samego Boga. Mimo wszystko y, ich kult jest podobny, ale... Z, ale jest podobny, ale nieco się różni. O, może tak. Mają inne poglądy, inne patrzenia. Być może w innym miejscu będą chwalić, być może inaczej coś będą nazywać, ale jednak mimo wszystko wywodzi się to z jednego Boga, wywodzi się to z jednej kultury, tylko przez te wszystkie wydarzenia się to nieco podzieliło. I w takim miejscu jakby są, i chciałbym, abyśmy tak na nich patrzyli, jako na ludzi. Jeżeli sobie to odbierzemy na dzisiejsze czasy, no, jako na ludzi, którzy wierzą w Boga, którzy są mm, w pewien sposób gdzieś usytuowani w kościele, ale mają nieco inne patrzenie, nieco inne poglądy. Być może przez doświadczenia coś przeżyli, być może przez doświadczenia jakoś inaczej patrzą na obecną rzeczy, które dzieją się w kościele, być może przez te wszystkie sytuacje które się wydarzyły, yy, inaczej pewne rzeczy robią, inaczej na pewne rzeczy patrzą. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie w tym momencie. Chciałbym, żebyśmy to jest jeden sposób patrzenia na Samarytan, a drugi sposób patrzenia dzisiaj na Samarytan, ja będę to rozdzielał cały czas, to jako po prostu na osoby, które mimo wszystko żyły w takich czasach, że tak naprawdę chrześcijaństwo było martwe i byli po prostu ludźmi, którzy byli totalnie daleko od Boga. OK? A więc, te dwa sposoby patrzenia chciałbym dzisiaj przejść, jeżeli chodzi o Samarytan. I otwórzmy sobie teraz już tego Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział od 51 pierwszego wersetu. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym, Wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan, w obliczu takiej niechęci, zwrócili się do Jezusa: Panie, czy mamy rozwiązać, rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować, po czym skierowali się do innej wsi. To jest pierwszy fragment, w który, o który chcę oprzeć swoje myśli, że chodzi o Samarytan. Wiecie, tu wydarzyło się, to jest prosta historia. Tu nie wydarzyło się tak naprawdę nic. Bo Pan Jezus chciał przejść do Jerozolimy, bo wiedział, że już nadchodzi czas Jego. Wypełnienia się tej woli Bożej wobec niego, a więc tego, że miał pójść na krzyż i oddać swoje życie, jak wiemy, że musiał zmierzać do tej Jerozolimy i już było blisko, bo Samaria jest bardzo blisko. Jeżeli sobie tak wyobrazimy tutaj Jerozolimę, to tutaj jest Jerycho, a tu trochę wyżej jest Samaria. Nie wiem, czy to zobaczyliście, ale ja już to zobaczyłem. Na północy od Jerozolimy, nie jakoś bardzo daleko, jest Samaria. I, yy, i przechodząc do tej Jerozolimy, potrzebował przejść i gdzieś przenocować przez. Samaria, akurat wypadło na wioskę samarytańską, a więc Samarię, i po prostu postanowił wysłać dwóch uczniów, aby znaleźli taki dom, takie zamieszkanie, do którego mogą się wszyscy razem udać i w którym mogą wszyscy wypocząć, aby pójść dalej w podróż do Jerozolimy. Jak wiemy, kiedy Pan Jezus przechadzał się po ziemi we wszystkich swoich historiach, z historii wszystkich czterech Ewangelii, kiedy przechodził przez jakieś miejsce, to najczęściej było to miejsce niesamowicie błogosławione jakimiś cudami, jakimiś znakami, jakimiś niesamowitymi kazaniami, ubłogosławieniem, prawda? Myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że wszędzie, gdzie pojawiał się Jezus, to było po prostu wow, super, niesamowicie. I. Myślę, że kiedy uczniowie szli do tej wioski samarytańskiej, to nawet z takim nastawieniem, że pewnie kolejny wieczór, kolejna uczta, jak to u pana Jezusa, i kolejny dobry wieczór, w którym coś się będzie dziać, wydarzać. Pan Bóg będzie być może sprawiał cuda, a być może znowu powie jakąś wspaniałą przypowieść. Coś się może dziać. I wiecie, tak posłał, oni poszli i spotkali się z odmową. Spotkali się z miejscem, kiedy z takim momentem. Nie wiem, czy pierwszy raz, czy może wcześniej też się z tym spotykali, ale nagle ten wielki Pan Jezus, który czyni cuda, który wygania demony, który uzdrawia, który wszystkim pomaga i którego wszyscy chcieli słyszeć, którego wszyscy chcieli przyjmować do swoich domów, którego wszyscy pragnęli, nagle oni mówią: Nie, nie chcemy tutaj Pana Jezusa. Nie chcemy Jego obecności w naszym domu. Nie chcemy przyjmować go do swojego życia. Już to staram się troszeczkę pokazać obrazowo. Nie chcemy go u siebie. Nie chcemy poznawać go, nie chcemy słuchać jego historii. Nie chcemy. I była to noc, w której Pan Jezus tam nie poszedł, bo nie przyjęli go do swojego życia. Nie przyjęli go do swoich domów, nie przyjęli go do swojego serca, nie, nie chcieli go. I. To, co tam jest napisane, jest dla mnie niezwykle ważne, jeżeli chodzi o tą historię. Tam jest napisane, nie, że nie przyjęli Go dlatego, bo to jest Jezus Chrystus, który czyni Cuda. Nie powiedzieli, że nie chcemy Go, bo jeszcze nam uzdrowi cały dom. Nie powiedzieli, że nie chcemy Go, bo jest to jakiś dziwny gość, który gada jakieś różne historie, których nie do końca wiemy, czy to jest ten Mesjasz, czy to nie jest ten Mesjasz. To nie były tego typu odpowiedzi. To była odpowiedź: nie. Ponieważ idziecie do Jerozolimy? Jedna prosta odpowiedź. Nie, bo idziecie do Jerozolimy. Wiecie, co to oznacza? Że oni nie przyjęli Jezusa, dlatego że go nie chcieli. Oni nie przyjęli Jezusa, bo się im źle kojarzą. Bo Jezus szedł do Jerozolimy, a skoro szedł do Jerozolimy, to utożsamiamy go z Jerozolimą. A jak mówiłem na początku, jakie były relacje między Samarytanami a Żydami? Kiepskie. Bardzo kiepskie. Nie lubieli się. Nie znosili się. Historia mówi, tylko walka. Historia mówi, zburzamy swoje miejsca, najświętsze. Wojny i wiele innych sytuacji. I to był jeszcze w ogóle okres, kiedy właśnie Samaria wyszła na tym najgorzej, a Jerozolima i Żydzi wych wychodzili na tym nieco lepiej. To były w ogóle czasy, kiedy byli jakby pod takimi, tak jakby zaborami, czy jak to nazwać, pod panowaniem. I mnie to osobiście właśnie najbardziej dotknęło w tej historii. Że tu nie chodzi o to, że to był Jezus i oni mieli do niego jakieś mieszane uczucia. Myślę sobie tak, gdyby naprawdę poznali Jezusa, gdyby naprawdę wiedzieli, kim jest Jezus, nie mieliby z tym problemu. Myślę sobie w ogóle, że gdyby każdy, kto odmawia przyjścia przed tron Jezusa, kiedy czasem modlimy się w niedzielę, albo każdy, kto odmawia yy, przyjęcia Jezusa do swojego życia, to tak naprawdę kojarzy go z zupełnie czymś innym i dlatego go nie przyjmuje. Bo gdyby wiedział naprawdę w sercu swoim, kim jest Jezus Chrystus i co uczynił, i jak wielka moc jest mu dana i, i te wszystkie obietnice, które wiemy, że spełnią się, a nie że być może spełnią się, to nie wierzę, że byłaby taka osoba, która powiedziałaby w takiej chwili nie. Więc myślę sobie, że najczęściej, kiedy spotykamy się w życiu, w głoszeniu Ewangelii, w rozmawianiu z ludźmi na co dzień, w pracy, czy gdziekolwiek ich spotykamy z odmową, to nie dlatego, że nie znają Jezusa i nie chcą mieć nic z Nim wspólnego. Ale dlatego, że źle Go kojarzą. Że skojarzony niejednokrotnie jest z czymś, to na przykład dla Samarytan było bolesne. Że Kojarzy się z czymś, co dla Samarytan było nieco strachem, nieco traumą, nieco złą historią. Kojarzy im się z czymś, do czego nie mieli w ogóle przekonania. Kojarzy im się z czymś, co nie było ich religią, nie było ich kultem. Jak często jest tak, że kiedy spotykamy ludzi, i głosimy im słowo, rozmawiamy z nimi. Nie wiem, jak często się Wam to zdarza. Ja dość często mam takie rozmowy z różnymi ludźmi, gdzie po prostu widzę, jak Jezus go nie interesuje, tę, tą osobę. Jezus nie obchodzi tą osobę. I myślę sobie tak. To nie bierze się stąd, że go nie znają, tylko stąd, że chrześcijaństwo to już jest. Zjedzone słowo, które znane jest na różny sposób, które jest znane nawet do słowa pedofilia. Że Jezus Chrystus to dla ludzi już tylko tradycja. Że Kościół to dla ludzi już miejsce zmęczenia. I właśnie przez to najczęściej jest nam ciężko albo kogoś przyprowadzić, albo komuś o czymś powiedzieć albo kogoś do czegoś przekonać, bo źle jesteśmy kojarzeni. Źle kojarzone jest chrześcijaństwo, źle kojarzony jest Kościół, źle kojarzone jest modlitwa, źle kojarzone jest Jezus Chrystus, Bóg. To wszystko jest jakby już zniszczone w oczach wielu ludzi na ziemi. Przez historię przez różne zwiedzenia, przez różne zboczenia i przez nieprawdę. Dobrze wiemy, jakie czasy były w tamtych czasach wśród Żydów w Jerozolimie, gdzie uczeni w piśmie, faryzeusze, nie mieli chlubnej, chlubnej opinii, przynajmniej dla nas dzisiaj. Nie byli ludźmi, których my dzisiaj pochwalamy w Bożym Słowie. Byli to raczej, raczej ludzie męczący. Ludzie oceniający, ludzie wymagający od innych, a od siebie niewiele. Bez prawdziwego świadectwa. Byli to ludzie, można powiedzieć, tacy, nie wiem, czy dobrze to słowo użyję, sushi, sushi, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć. Uschnięci, o, to jest dobre. Którzy... Nie pokazywali chrześcijaństwa takiego, jakie ono by mogło być. I myślę sobie, gdy tacy Samarytanie usłyszeli, że przyjdzie Jezus Chrystus, który idzie do Jerozolimy, to pojawiały się im skojarzenia związane z Jerozolimą tamtych czasów, związane z historią Jerozolimy tamtych czasów. I myślę, że to jest powód odrzucenia Jezusa. Myślę, że to jest częsty powód odrzucenia Jezusa przez wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Myślę sobie, tak jak mówiłem, chcę to mówić o Samartanach trochę w dwojakiej, w dwojakiej jakby płaszczyźnie. Myślę sobie, że wielu ludzi dzisiaj w Kościele ma pewne swoje poglądy, ma pewne swoje myślenie ma pewien swój kierunek, który opiera o to, co przeżyło o ludzi, których trzymali w swoim życiu jako autorytety o, o prawdy, które już zdążyli doświadczyć może pójdę z przykładami być może. Opierają to o uwielbienie, które znają, o głoszenie, które znają, o kultywowanie niedzieli w taki sposób, jaki znają. I myślę sobie, że kiedy pojawia się coś nowego w kościele, kiedy pojawiają się nowe pieśni, nowy sposób głoszenia, kiedy pojawia się. Yy, nowy sposób prowadzenia różnych, różnych wydarzeń, to myślę sobie, że wielu ludzi staje się w pewien sposób zamknięci na to, dlatego że w jakiś sposób źle im się to kojarzy, że potrzebują czasu być może, aby tego doświadczyć, aby to zrozumieć, aby to poznać. Do czego ja dążę tak naprawdę w tym, co mówię? Często z jakichś powodów, doświadczeń, przeżyć, przeszłości, autorytetów nie przyjmujemy błogosławieństwa Jezusa, albo po prostu jakiś, jakiegoś czasu do swojego życia i do swojego serca. I jest to sprawą normalną, można powiedzieć, bo jeżeli coś się nam źle kojarzy, to tego nie chcemy. Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie poznać i nie umiemy, to tego nie chcemy, prawda? I wiecie, ta historia ma swój dalszy ciąg. Bo kiedy przyszli uczniowie i powiedzieli o tym nieprzyjęciu, o tym niezrozumieniu, panie Jezu, nie chcą Cię, nie rozumieją Cię. No nie było tak w zasadzie tej, w tej historii. Bo w tej historii było tak, że przyszli uczniowie i mówią tak. Jak coś. To możemy zrzucić na nich ogień. To możemy sprawić, by już ich nie było. I idziemy, hej, do przodu. Może przeczytam ten fragment, żeby tu czegoś nie przerobić. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? A więc co dzieje się w tej historii? Jak ona się kończy? Kończy się w taki sposób, że idą dalej, ale musiała przejść przez uczniów pewna nauka i pewne zrozumienie tego, co się wydarzyło. A więc odrzucili Jezusa, bo go źle kojarzyli, tak? I ci uczniowie w tym całym zakochaniu się w Jezusie, zakochaniu się w tym, co On robi, a w niezrozumieniu tych Samarytan, po prostu mieli tylko jedno w głowie rozwiązanie jeden przepis. Bo do tego dzisiaj dążę. Trzeba się ich pozbyć, trzeba ich olać, trzeba ich zostawić. No, w ich zrozumieniu trzeba ich spalić. Ale wiecie, nie chcę tego mówić w kontekście spalenia, ale chcę powiedzieć, że czasem w naszym życiu może się zrodzić coś takiego, że kiedy spotykamy odrzucenie, kiedy spotykamy niezrozumienie Jezusa, na przykład kiedy głosimy. Albo kiedy rozmawiamy z kimś o Bogu, i powiem Wam, nie wiem, czy ktoś z Was ewangelizował na mieście, ale tam jest taki festiwal odrzuceń <grydy> bardzo często. Kiedy idziesz od osoby do osoby i każdy tylko, mam swoje sprawy, mam coś innego do załatwienia, nie dziękuję, skąd jesteś itp. itd. To czasami jest tak, że pojawia się w naszych sercach taki gniew, takie, takie uczucie, Dlaczego? Nie możecie tak zrobić, nie możecie tak tacy być, kiedy, nie wiem, walczymy o kogoś w rodzinie już dłuższy czas, żeby oddał swoje życie Jezusowi, głosimy Mu, a On ciągle mówi, że On jest, będzie ateistą, był ateistą i będzie ateistą. I wszystko samo powstało na wybuch, na stryknięcie, na inne te wszystkie sprawy, i mamy milionów w lat i to wszystko powstało. Rodzi się w nas taki gniew. I milion argumentów, by go przegadać, by mu powiedzieć, yy, co myślę o tym jego teorii, co myślę o, jego, o tym, co on uważa, yy, co myślę o tym, w którą stronę on idzie w swoim życiu itd., itd., itd. I bardzo często się zdarza, że w pewien sposób odrzucamy tych ludzi w swoim sercu, że w pewien sposób zostawiamy ich, olewamy ich, nie chcemy mieć z nimi już nic wspólnego. Dobra, żyj se, jak już tak se chcesz żyć. Ja idę dalej przed siebie, ja idę dalej do przodu, a ty rób se tam swoje myślenie, swoje wierzenia. Po prostu odpuszczamy. Zostawiamy to tak, jak jest. I wiecie, widzę, że Pan Jezus w tym wszystkim po prostu jakby zwrócił im na to uwagę. To nie może wyglądać tak, że ty ich po prostu teraz... Zostawisz, olejesz, spalisz. Ale Pan Jezus mówi: Czy nie wiecie, że już nie w tym duchu macie postępować? Tak by zakończając tą myśl, czy nie wiecie, że już nie tym myśleniem macie iść, nie tym zrozumieniem macie iść, ale nieco innym, o wiele innym, o czym będziemy za chwilę mówić? I tak sobie myślę, jeszcze w kontekście tej drugiej przestrzeni, o której mówiłem, że już idę tak do przodu, a sobie notatki nie przekręcam. Kiedy Pan Jezus, inaczej, często widzimy w kościele pewnego rodzaju Właśnie niezrozumienie takich historii. Takie. Niezrozumienie inaczej. Przepraszam, trochę się zamotałem. Powiem to najlepiej na takim przykładzie ze swojego życia. Kiedyś był taki moment w moim życiu, kiedy przyszła do mnie pewna osoba i powiedziała mi tak, po słowie na młodzieżówce: Nie zgadzam się z tym, co dzisiaj powiedziałeś, i uważam tak i tak. I wiecie, we mnie zrodziło się tak. No ale jak to? Przecież w Bożym Słowie tutaj, w Bożym Słowie tutaj, w Bożym Słowie tutaj, i w Bożym Słowie tutaj, i jeszcze tutaj, i tam pisze, że jest tak. To, czego Ty nie rozumiesz, pra, ta, 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 wiecie o co chodzi? I myślę sobie tak, że często ja. Z tej historii nauczyłem się jednego: że przez to, co wtedy powiedziałem, w jaki sposób zareagowałem na to, co on mi powiedział, totalnie tę osobę zamknąłem, tak jakby pozostawiłem w takim kolejnym niezrozumieniu w jego życiu. Wiecie, on już przeszedł wiele historii, tak jak Samarytanie wiele historii, kiedy zamykali się już na, to, na tych Żydów, na ty chrześcijaństwo żydowskie itd., tak dalej. To wszystko, te przeżycia zamykały ich na wiele innych rzeczy. A kiedy ja na niego wyjechałem w pewien sposób mówiąc jak możesz tego trata, tata, tata, to to było jakby kolejne doświadczenie w jego życiu, w którym on zrozumiał i kolejny raz się na coś zamknął i zamknął się na jakąkolwiek rozmowę w tych tematach, na jakiekolwiek myślenie w tych tematach. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale myślę sobie tak, że często naszą reakcją, która będzie wychodzić z nas, a nie z naszego ducha, o, ty, o czym mówił Pan Jezus, kiedy mówiąc nie w tym duchu, to możemy sprawić, że kolejne doświadczenia będą tylko dotykać tą osobę i jeszcze bardziej gdzieś zamykać na to, co mogliby przeżyć, nie dając im czasu na zrozumienie, jakby dobijamy ich w tym miejscu, w którym są. Myślę, że takie coś właśnie wykonaliby uczniowie, kiedy zrzuciliby ogień. Oni już by ich totalnie dobili. Ale ja myślę sobie, że takim ogniem może być właśnie to, że czasem zamiast zrozumieć taką osobę, a pozostawić w tym czasie taką osobę, pozostawić to czasowi jakiemuś innej rozmowie czy czemukolwiek innemu, to niejednokrotnie swoją reakcją na to, jak Ty możesz nie zgadzać się z tym nowoczesnym uwielbieniem, no puknij się na przykład. Niejednokrotnie swoją reakcją możemy sprawić, że ktoś jeszcze bardziej wycofie się, kolejny krok, będzie jeszcze bardziej tymi przeżyciami zamknięty. Dobra, idę dalej, bo już czas u nas nagli. Więc tak widzę tą historię i kiedy myślę sobie o dalszym, jakby, yy, dalszych historiach o Samarytanach, to chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana. Czwarty rozdział. Tu jest chyba najpopularniejsza historia, jeżeli chodzi o Samarytanów, o Samarytan. I, i w ogóle o Jezusa. I tutaj chcę się już skupić na przepisie, abyśmy doszli do przepisu na Samarytan. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje On więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus chrzcił tylko, nie chrzcił, tylko Jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. I po raz kolejny Pan Jezus jest w drodze. W drodze do Galilei Jezus Musiał przejść przez Samarię. Po drodze miał Samer, mijał samartańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni, było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie, tego uczniowie, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie samartankę o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z samartanami. Jezus odpowiedział: Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić. Sama prosiłabyś go, o... go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta: Nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głębsza. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś Ty był większy od samego Ojca Jakuba, który nam dał te studnie i sam z niej pił? Jego synowie i Jego stada? Jezus odpowiedział: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała: Nie mam męża. Jezus na to: Dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział: Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Może na razie dotąd. <laughs> Bardzo chciałbym teraz jeszcze szybko przejść przez tą historię, Wiecie, to, co jest ciekawe w ogóle w tej historii, to sam początek tego, co zrobił Pan Jezus. Pan Jezus, mam wrażenie, czasami miał niesamowity spryt i pomysł na to, jak zewangelizować Samarytan. Bo po pierwsze poszedł do studni, gdzie wiadomo, że Samarytanie muszą iść, aby napić się wody, aby nabrać wody. Potrzebowali wody do życia. Każdy potrzebuje wody do życia, więc miejsce na spotkanie idealne. Po drugie, było samo południe, było gorąco, więc ta woda była tym bardziej potrzebna. Po trzecie, kiedy myślę sobie dalej o tej historii, to tak może trochę już pół żartem, pół serio, ale od razu miał pomysł, jak zagaić. Woda, woda, woda żywa, nigdy nie będziesz pragnął, gorąco, ciepło, także myślę, że można się uczyć od niego bardzo dużo, jeżeli chodzi o ewangelizację mieć na to sposób i pomysł. To oczywiście tak może pół żartem, ale pół też serio. Ale myślę sobie, że Pan Jezus, kiedy szedł właśnie do tej studni, to tak naprawdę wiedział, co się wydarzy, bo kiedy rozmawiał z tą to już o niej wszystko wiedział, znał jej przeszłość, znał jej historię. I to, co właśnie chcę zwrócić uwagę, że Pan Jezus w tej historii pokazał nam, jak zdobyć serce, takiej osoby jak Samarytanin. Jak zdobyć w ogóle Samarytan, bo jak się później okazało, ona poszła obwieścić tą, to, co usłyszała całemu tam wiosce, a ta cała wioska się zeszła, żeby usłyszeć to od niego i uwierzyło jemu. Jak jest napisane, wielu uwierzyło. Więc niesamowita historia, yy, niesamowita chwila. Yy. I wiecie, kiedy przychodzi tam Pan Jezus, to to jest taka sytuacja, nie wiem, czy dostrzegamy tą sytuację w tej historii, ale On... Siedzi, kiedy przychodzi ta samarytanka, mówi tak: Daj mi wody. I wiecie, to już jest dziwne. Może nie dla Pana Jezusa, ale dla samarytanki na pewno. Ja bym powiedział bezczelne. Bo w takich czasach, kiedy jest taka wojna między tymi dwoma sąsiadującymi terenami, kiedy jest wojna o kult, wojna o wiele rzeczy, Przychodzi Pan Jezus i mówi do tej samartanki, daj mi wody. Myślę sobie, to jest trochę niemiłe, trochę dziwne podejście. Ale jak wiemy, Pan Jezus wiedział, co mówić, wiedział, co czynić i zmierzając w takim szybkim tempie, wiedział, co powiedzieć, żeby dotknąć się głębi jej serca. Nie wiem, czy zauważacie w tej historii, ale. On, odpowiadając o spełnieniu pragnienia na wieki, aby już nigdy więcej nie pragnąć, odpowiedział tak naprawdę na to, czego ona najbardziej potrzebowała. Ponieważ ona całe życie, tak mi się przynajmniej wydaje, kiedy patrzę i słyszę, że miała już pięciu mężów, a ten, który jest teraz jej mężem, nie jest jej mężem, to myślę sobie na temat jej historii, że to jest trudna historia. Myślę sobie, że to jest historia, w której. Ta kobieta ciągle szukała tego spełnienia. Myślę że sobie, sobie, że to jest taka historia, w której ta kobieta ciągle potrzebowała znaleźć to ukojenie. I szukała, i szukała, i mam wrażenie, nie była w stanie tego znaleźć. I kiedy Pan Jezus jej mówi: Mogę dać ci wodę, która jest żywa, po której nigdy już nie będziesz pragnąć, to było to jakby spełnieniem dla niej tego, czego ona szukała. Oczywiście ona na początku bardzo płytko rozumiała to, co Pan Jezus do niej mówił. Bardzo płytko. Ale z czasem, gdy ta rozmowa przechodziła coraz dalej, ona coraz bardziej i coraz głębiej rozumiała to, co mówi do niej Pan Jezus i kim On jest. I to, co może dać do jej życia. A więc Pan Jezus przychodzi do tej Samartanki i daje jej sedno tego, czego potrzebuje. Wyciąga do niej rękę. I mówi: Mogę dać ci żywą wodę. Mogę dać ci spełnienie. Mogę dać ci życie. I myślę sobie, że na początku ta samarytanka, kiedy słuchała tego Pana Jezusa, to wraca do tego, co znamy już do, do tej chwili a więc do złych skojarzeń. Słyszy o tej żywej wodzie, słyszy o tym, co może otrzymać od tego, dla niej jeszcze wtedy człowieka, być może proroka, ale wraca do złych skojarzeń i mówi tak: Wy wierzycie, że Jerozolima jest święta. My wierzymy, że ta góra, na której jesteśmy, jest święta. Wiecie, ona wraca do tego, że źle mi się kojarzy, ty mi się źle kojarzysz, bo my wiemy inaczej niż Ty, my uważamy inaczej niż Ty, my znamy prawdę inaczej niż, niż Ty. I wiecie, kiedy myślę nad tym przepisem, bo to tak będzie całe życie za nami szło, że ludzie będą źle kojarzyć chrześcijaństwo, źle kojarzyć. Jezusa, źle kojarzyć prawdy i tak dalej, i tak dalej. To myślę sobie tak. Pan Jezus wybrnął, wybrnął z tego niezwykle mądrze. Jezus powiedział: Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od życzów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła. Gdy prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i w prawdzie, takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Kiedy myślę o przepisie na Samarytan, a więc na ludzi, którzy źle sobie skojarzyli, nie rozpoznali prawdziwego Jezusa, to patrzę na Jezusa który jest doskonałym wzorcem, doskonałym przykładem. I widzę Jezusa, który po pierwsze wyciąga swoją rękę w miłości, a po drugie wie co powiedzieć. I to jest na pierwszy rzut oka proste, ale tak sobie myślę, uczniowie też poszli wcześniej, i też im coś mówili, a oni ich nie przyjęli do siebie, prawda? Nie zrozumieli. A kiedy przyszedł Pan Jezus, powiedział nawet kontrowersyjne słowo: Daj mi wody. Ale i tak te słowa miały jakiś sedno, jakiś cel, jakiś sens. Pan Jezus pokazał doskonały przepis na Samarytan. I co jest z tym przepisem? Co jest z tą prawdą? To jest to, co właśnie, o czym mówi tutaj właśnie Pan Jezus. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. A więc Pan Jezus mówi o czymś więcej niż tradycja, o czymś więcej niż religia, o czymś więcej niż to wszystko wokół, co już znali. Co wiedzieli. Mówi o duchu i o tym, że potrzebujemy w Nim żyć, o tym, że potrzebujemy w Nim się kształtować. Wiecie, to, co jest dla mnie najważniejsze w tym, co chcę powiedzieć, żeby już do celu iść, to to, że potrzebujemy takiego samego sposobu. Na rozmowienie z innymi ludźmi, jaki miał Pan Jezus. A więc, po pierwsze, potrzebujemy miłości, którą On miał. Miłości, która łączy się z cierpliwością, która łączy się, z, łączy się ze zrozumieniem: zrozumieniem miejsca tych ludzi, ze zrozumieniem tego, co oni myślą, tego, co oni przeżyli. I potrzebujemy, Mocy Ducha Świętego na każdy dzień, na każdą rozmowę, bo nie jesteśmy w stanie pójść i z kimś porozmawiać swoją własną, swoimi własnymi możliwościami, swoją własną mocą. Jezus jakby pokazuje w tej historii, że najlepszym sposobem na takich ludzi jak Samarytanie to jest właśnie miłość. I to, co jest niesamowite, i. próbuję wejść w takie sedno. Kiedy pan Jezus dalej w ewangelii Łukasza mówi pewną przypowieść. Do uczonego w piśmie, który jest niezwykle mądry, to mówi mu. Ten uczony w piśmie zaczyna się go pytać, a kto w takim razie tam był temat. Um, już nie pamiętam dokładnie jaki temat, ale o, jakby uczony w piśmie zapytał się, kto jest moim bliźnim. O, może tak. I pan Jezus odpowiada tak że pewnego złoczyńcę pobili, gdzieś przeszedł kapłan obok niego, przeszedł mimowolnie, znamy historię, nie będę tu głęboko wchodzić, przeszedł lewita obok niego, przeszedł mimowolnie i przeszedł Samarytanin. Znaczy to był wielki cios dla tego uczonego w piśmie w tamtych czasach, bo on był Żydem, bo on był wyuczony w piśmie i w, tych, w tej nauce, która była żydowska. I on usłyszał, że to właśnie Samarytanin jest pełen miłości. Że to Samarytanin udzielił mu pomocy i że to Samarytanin jest jego bliźnim. To też jest ciekawe i takie mocne dla tych wszystkich ludzi, którzy byli tam zebrani i którzy byli Żydami. Kiedy mówi im, że Żydzi, wielcy Żydzi, kapłani przeszli obok i nie są bliźnimi, a tymczasem przychodzi Samarytanin i jest bliźnim. Pan Jezus jakby w tej historii chce pokazać, że nie liczą się poglądy, nie liczy się dokładne patrzenie na wiele spraw, ale liczy się miłość, którą masz. Brat Jasiu w niedzielę mówił o miłości, która zakrywa wiele grzechów. Ja bym powiedział o miłości, która zakryje wiele jakichś różnic między nami. O miłości, która zakryje wiele poglądów, wiele niezrozumienia itd., itd. i tak i tak dalej. do jakiej mety zmierzam? Pan Jezus, kiedy to mówił, to nie, nie mówił im jak macie postępować, kiedy mówił tą przypowieść. Nie mówił im macie być jak miłosierny samarytanin, który beźnie zabierze, wspomoże i tak dalej. On tam nie odpowiada na pytanie jak macie postępować. On odpowiada na pytanie, kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus mówi: Twoim bliźnim jest ten, który to uczynił. A więc to nie jest lekcja o uczynkach, jak masz się dobrze zachowywać i robić na ziemi, ale to jest lekcja o tym, kto jest Twoim bliźnim, a co za tym idzie, po czym poznać Twojego bliźniego. I zmierzając już do takiej mety, Po czym poznać osobę, która jest w pełni ducha świętego, która żyje w duchu, chodzi w duchu i przeżywa wszystko w duchu. No właśnie po miłości. Po jego wielkiej miłości, choćby względem tak jak ten Samarytanin, względem tego jednego człowieka. To jest ten przepis na Samarytan, a więc powtórzę, kim są Ci Samarytanie. Wiecie, dla mnie osobiście, kiedy ja przeżywałem tą historię, kiedy rozmyślałem nad swoim życiem i rozmyślałem nad naszym Kościołem, wiecie, dla mnie ci Samarytanie to właśnie ludzie, którzy nie ze wszystkim są w stanie dzisiaj się z nami zgodzić, którzy nie we wszystko są w stanie wejść razem z nami, którzy nie wszystko rozumieją tak jak my przez wiele różnych sytuacji, przez wiele różnych wydarzeń przez wiele różnych spraw, przez to jak są wychowani, przez to skąd pochodzą, przez to skąd kogo słuchali całe swoje życie, cokolwiek innego. Z jakiej może kultury, być może wywodzą się z innych kościołów, w których było zupełnie inaczej. Czasem jesteśmy w takich sytuacjach, że czegoś nie rozumiemy. I ja patrzę na tych samarytan troszkę jak na ludzi, którzy czegoś nie zrozumieli. W coś boją się wejść przez doświadczenia w swoim życiu, przez sytuacje w swoim życiu. I myślę sobie, że my nie możemy dopuścić do tego, byśmy jako Kościół teraz zrzucili na nich ogień, po prostu wzięli i wrzucili ich w zapomnienie, w odstawkę, byśmy ich pozostawili samych sobą, skoro nie rozumiesz. Skoro nie łapiesz, skoro nie odnajdujesz się w tym lub w tym, skoro nie jesteś pewien tego lub tego, ale jako Kościół pełni Ducha Świętego, powinniśmy wyjść z ręką naprzeciw do każdej z tych osób i okazać im zrozumienie, jak Pan Jezus. Okazać im miłość. Wyciągając do nich tą rękę i mówiąc: Ja rozumiem sytuację, w której jesteś. Ja rozumiem Twoje niezrozumienie. Ja rozumiem kulturę, z której pochodzisz. Ja rozumiem, że ciebie denerwuje te różnice. Ja rozumiem, że to wszystko. Nie mam z tym problemów. Bo ja patrzę na sedno, jak Pan Jezus w historii o Samarytance. On nie popatrzył na to, że Jerozolima albo że Samaria, Góra i tak dalej. On nie wchodził w rozmowę z Samarytanką typu, gdzie jest najświętsze miejsce na Ziemi. On wiedział, że najświętsze miejsce jest tutaj. On wiedział, że to najświętsze miejsce może wejść do naszego życia, kiedy przyjmiemy Jezusa Chrystusa. On wiedział, że żywą wodą jest duch święty do naszego życia. I pomimo tak wielu różnic, wiedział, że właśnie ci Samarytanie mogą być naszymi bliźnimi, kiedy mówił przypowieść. Pomimo tego, że czasem gdzieś w czymś nie dochodzimy, gdzieś w czymś czasem się nie rozumiemy, nie rozpoznajemy. Tak dostrzegam to bardzo mocno w ostatnim czasie. Że diabeł będzie przychodzić do wielu kościołów i do wielu z nas, by zburzyć kościół, by zburzyć nie budynek, bo budynek ciężko zburzyć, ale zburzyć naszą społeczność, zburzyć wiele społeczności, które są w wielu miejscach, właśnie w ten sposób, wprowadzając chaos. Wprowadzając zamieszanie i wprowadzając pewnego rodzaju opiniowanie różnych teorii, i przez to wielu ludzi, którzy po prostu się w tym nie odnajdują, zaczynają się gubić, zaczynają się wycofywać i jeszcze bardziej wycofywać. I wierzę, że potrzebujemy być takim kościołem, który będzie wyciągał rękę do każdego z tych ludzi. Do siebie nawzajem, że będziemy Kościołem, który będzie żył w pełnej miłości. A będzie taka miłość tylko dzięki temu, kiedy będziemy każdego dnia chodzić z Duchem Świętym, kiedy każdego dnia będziemy się nim napełniać, kiedy każdego dnia będziemy Go przeżywać, kiedy każdego dnia będziemy w relacji i społeczności z Nim, to wierzę, że On nie tylko da nam możliwość kochania. Bo miłość od Niego pochodzi, taka prawdziwa, dobra miłość. Pochodzi od Boga, od ducha świętego, który jest w nas. Ale będziemy mieli nawet możliwość używania takich słów, by ukoić wszelkie pożary. Będziemy mieć możliwość, by używać takich słów, by zapraszać do ich życia Jezusa jeszcze bardziej by zapraszać błogosławieństwo Jezusa do ich życia. Rozumiemy? Będziemy mieć te cudowne słowa od Ducha Świętego, by ukoić każde serce, by jednać, a nie dzielić. Jak mówił Pan Jezus jeszcze w tej historii, pierwszej historii z Ewangelii Łukasza. Na końcu właśnie użył takich słów, że nie przyszedłem po to, by Albo zabijać któreś z tych takich ciężejszych słów, ale po to, by łączyć, po to, by, by ratować chyba tam jest użyte słowo to, co zginęło. Myślę, że to jest to, co chciałem Ci przekazać. Może nie przekazałem tego w taki sposób, jaki chciałem, ale chciałbym, byśmy właśnie złapali to sedno, każdy z nas, a więc abyśmy szli w duchu. Bo dzięki temu przez nasze życie będzie przejawiać się Boża miłość, która będzie zmieniać rzeczywistość nawet naszego Kościoła, nawet tej naszej wspólnoty, każdego z nas, że będziemy się łączyć. Diabeł tego nie chce w dzisiejszych czasach, bo kiedy my jako Kościół będziemy razem, to będziemy mogli bardzo wiele. Zrobić choćby na mieście, choćby w temacie ewangelizacji. A kiedy będziemy podzieleni, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I dlatego diabeł będzie atakować to miejsce, ten kościół i wiele innych kościołów dzisiaj. A my musimy stanąć w opozycji tego i stać w, na fundamencie Ducha Świętego każdego dnia, mieć z Nim taką relację, by nie dać się złapać na jakimś. Odpowiedzeniu zbyt nagłym i takim, które zamknie kogoś, które kogoś dotknie, z którym ktoś będzie nas źle kojarzyć.